Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Prosto do Nieba. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czym jest hejt. Jak to mówi Wikipedia, jest to zjawisko społeczne o charakterze poniżającym, obserwowanym w środowisku internetu. Portale społecznościowe, komentarze pod artykułami w serwisach informacyjnych. Według słownika języka polskiego jest to obraźliwy i zwykle agresywny komentarz internetowy lub mówienie w sposób wrogi i agresywny na jakiś temat lub o jakiejś osobie. Według badań dotyczących hejtu pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka ponad połowa nastolatków spotyka się ze zjawiskiem hejtu, a co piąty badany jest prowodyrem. O ile informacja, że 57% młodzieży przynajmniej raz dziennie śledzi posty zamieszczone przez innych pod swoimi wpisami nie wydaje się specjalnie zaskakująca, o tyle deklaracja 14% badanych, że często zmieniają oni poglądy pod wpływem internetowych opinii, może już nieco zaniepokoić. 66% młodych Polaków przyznaje, że zmieniło opinię sugerując się komentarzami w internecie, które zazwyczaj mają wydźwięk negatywny i często są tworzone wyłącznie po to, aby irytować innych. Aż 10% respondentów otwarcie odpowiedziało, że stosowanie obraźliwych komentarzy jest dla nich formą rozrywki. Mając na uwadze, że większość badanych, 66%, twierdzi, że hejtowanie jest sposobem na wyrażenie własnej opinii, znaczącym problemem jest to, że dzisiejsza młodzież nie potrafi w inny sposób mówić o odmienności zdań. W obliczu tak znacznego rozpowszechnienia się zjawiska hejtu, młodzi ludzie wykształcili w sobie mechanizmy obronne, które pomagają im w radzeniu sobie z hejtem. Ponad połowa, 54%, ignoruje negatywne komentarze, a tylko 24% pisze hejterowi, co tak naprawdę o nim myśli. Optymizmem napawa wzrost świadomości odpowiedzialności za treści, które publikuje się w internecie. 21% badanych zgłosiło post do administratora, a 14% zażądało bezpośrednio od autora jego usunięcia. Aż 57% młodych Polaków przyznało, że osoby szerzące mowę nienawiści w internecie powinny ponosić konsekwencje prawne. Jak sobie radzić z hejtem? Porady ekspertów. Autorefleksja. Co robimy w social media? W pierwszej kolejności należy upewnić się, że my nie hejtujemy i ewentualnie zauważyć takie zachowanie u siebie. Według Piotra Budzkiego pomocnym rozwiązaniem jest funkcja Memories, czyli wspomnienia na Facebooku. Przypomina nam, co było 2 lata temu. Można jej używać do autorefleksji i po to, żeby się konfrontować z tym, jak było oraz jak jest. Myślenie krytyczne. Skąd wiesz, że jest tak, jak myślisz, że jest? Takie podejście pozwala na zrozumienie i analizę. Piotr Budzki radzi, abyśmy patrzyli na człowieka, rozmawiali o wartościach. Często zapominamy, że jedyną odpowiedzią na zło będzie dobro. Nawet nie ignorowanie, tylko dobro i przyglądanie się. Panowanie nad emocjami. Dr Anna Miotk z polskiego badania internetu uczula, że musimy nauczyć się panować nad emocjami. Nie udostępniać i nie komentować potencjalnie konfliktogennych treści. Krytykować merytorycznie, a nie poniżać, ośmieszać czy obrażać. Konflikty rozwiązywać poza internetem. Należy też zwracać uwagę tym, którzy przekraczają granice. Wyciąganie konsekwencji prawnych. Radca prawny Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk z mylo.pl przypomina, że w przypadku występowania hejtu w sieci i social media możemy zwrócić się do właściciela portalu z prośbą o usunięcie krzywdzących nas treści, zwrócić się do właściciela portalu, aby udostępnił nam dane hejtera, zwrócić się do policji lub prokuratury o ustalenie tożsamości i danych adresowych sprawcy, zgłosić na policję znieważanie nas i samodzielnie złożyć akt oskarżenia do sądu. Tymi oto słowami chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mimo tego, że był dość krótki, myślę, że był ciekawy. Dość ciekawy. Jeżeli chcielibyście odcinek na podobne tematy lub nawet rozwinięcie tematu hejtu, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek. To nam zwiększy zasięgi. Głównie zasięgi, bo chcemy dotrzeć do jak największej liczby ludzi. W całej Polsce, a później może na całym świecie. Bądźcie razem z nami. Zapraszam także do naszego sklepu oraz Patronite.